sumę. Ciekawy jak duży. Ale branie, ale branie. Branie było piękne. Pół minuty po rzucie. Ładny jest. Ładny? Ładny. Pięknie, Piotruś. Przesunąłeś tą szczytówkę trochę? Ach! Och, pięknie chodzi. Ma ze 3-4 dychy ma. Ty, ale trochę nas ściągnął. Ściągnął nas? Trochę nas ściągnął. Ty, dębie chyba siedzi, zobacz. Janek. No nie denerwuj mnie, Jezus. Chyba tak. Piotr, nie popuszczaj mu. Nie mogę. Słuchaj, dyk siedzi, Janek. W dębie siedzi? Nie wiem. Zajmę mi gorąco, słuchaj. Piotr, musisz go wyjąć. Nie no, kurczę. A czemu mu odpuszczałeś, Piotr? On idzie pod łódkę, człowieku. Kurczę, mogliśmy z nim spływać, wiesz? I go odciągać. Nie wiem, chyba wszedł w dębak. O Jezu, nie. Nie wiem, poczekaj. Może będziemy z nim spływać, co Piotr? Na razie nie. Czekaj, poszedł. Siedzi, idzie? Idzie, nie chcę, bo na razie, wiesz, jest bardzo duży, rozumieć. Jest ja. Naprawdę duży. Trzeba mi gorąco się zrobić. Ręka musi odpocząć. Może poholować za ciebie, Piotrek. Ty daj, poholuję, Piotr. O kurczę. Dobrze założyłeś ten przypon, wiesz? Tak, bo przetarł. Przetarłby, no. Nie no, skrzep... To nie ryba, może to nie ryba, słuchaj. Nie ma dębów, rozumiesz? Aha. Dlatego mamy czysto. Jak pójdziemy, on zobaczy dęba, to będzie... Zobacz jak daje do tego. Kurczę, żeby ta plecionka... Ale jest w dębaku czy przymurował? Przymurował, no z bykiem jest, no. I wiesz, on może mieć ze 4-5 dych? Jezu, ty słuchaj, jak go będę brał, Piotr? Nie będziesz go brał, musimy z nim spłynąć na powierzchnię, bo boję się, żeby z dębaka nie... Ale go mogę wziąć. Janek rozbije nam wszystko na łódce. Wszystko nam rozwali. O, jest śluz, zobacz. Zaraz będzie nasz. Jak ma 2 metry, to 2 metry pod wodą jest.